byłeś bardzo spokojny, widziałam to na ekranie, czy naprawdę występując byłeś na luzie? Tak, ale tam poza tańcem to się stresowałem strasznie. Przed wyjściem na scenę też? Tak, oczywiście, że tak. Mhm. To już jest w końcu półfinał już. Mhm. Walczyłem o wejście do finału. I co się wtedy robi? Chodzi się po korytarzu? Nie wiem. Tak, to czasami słuchawki jest założone. Mhm. Chodziłem w kółko, słuchałem. Mhm. Tak próbowałem się odłączyć trochę. Stres minął wtedy, kiedy byłeś już na scenie. Tak. Jak już szedłem na scenę, to już lepiej było. I jak oceniasz swój występ? Tak jak pani Mazurna powiedziała, że było to wszystko na jednym poziomie. Nie było rozpoczęcia, rozwinięcia i zakończenia, ale teraz postarałem się, sam sobie zrobię miksa znowu. No i postarałem się zrobić wstęp, rozwinięcie i zakończenie. To będzie coś dynamicznego, coś co porwie tych ludzi, którzy muszą głosować na ciebie? Będzie coś śmiesznego i dynamicznego. Rozumiem. Oczywiście wymyślonego przez ciebie. Jesteś absolutnie pod tym względem samowystarczalny. Rozumiem. Dobrze, powiedz mi jeszcze, której opinii bałeś się najbardziej na tym finale? Czyjej? No najbardziej się bałem właśnie pani Mazurny, bo ona tak potrafi trochę. Ona nieprzewidywalna jest. No właśnie, tak. Ale prawdę powiedziałam. Prawdę. Znalazłeś się w gronie 7 osób, które wystąpią w piątek. A czego sobie życzysz na ten piątek? No życzę sobie głosów tak, oczywiście od ludzi. Jesteś jedynym solistą podobno. Tak, jestem jedynym solistą, reszta to są formacje. To trochę trudne, bo na formacji więcej ludzi dzwonią, bo każdy ma rodzinę, każdy ma znajomych. Tak, jest więcej tych osób zawsze. To ty jesteś taki jeden samotny, że tak powiem. Tak, co liczymy w takim razie na Włocławia, że będą cię wspierać. Oczywiście. Ale wiem też, że są pewne inne kłopoty, z którymi borykasz się. To jest nie tylko trema, ale to są także kłopoty finansowe. Tak jest. Powiedz trochę o tym. Niestety, no, nie ma pieniędzy, nie ma po prostu pieniędzy, żeby pojechać. Mhm. Tam jeszcze ostatnio dostałem ten telefon wczoraj, że mam w środę wyjechać już. No jeszcze nie jestem tam przygotowany, nie mam, jeszcze nic nie zebrałem. Nie wiem jak to będzie. Potrzebne są pieniądze na paliwo, na bilet? No, samochód prawdopodobnie jest, to tylko trzeba zapłacić za paliwo. No ale jak nie będzie na paliwo, to tam, no nie wiem. Bierzesz pod uwagę to, że możesz nie pojechać do Warszawy? Nie, nawet jak nie będzie pieniędzy, to pojadę na gapę tym pociągiem. Ale po prostu muszę pojechać. Albo stopem, jak na prekasnik. Czyli tak, bo już raz jechałeś bez kasy. Bez kasy, czyli co? Życzę szczęścia w takim razie i liczę na to, że odnajdzie się ktoś. Może tato jeszcze zechce coś powiedzieć, żeby wesprzeć syna? To znaczy wspieramy go wszyscy. Żona, ja, najbliższa rodzina, znajomi. No i mi się wydaje, że to go pobudzi do tego, żeby dał siebie wszystko. No, póki co mamy ten pierwszy próg do przebycia, czyli trzeba czymś do tej Warszawy dojechać. Tak. I na to ewentualnie, no, zbieracie teraz pieniądze, można to tak wprost powiedzieć? No zbieramy, chodzimy po znajomych, po naszych też, znaczy po rodzinie, po znajomych. Dopytujemy się, czy pomogą, no mniej albo więcej, no każdy tam coś tam chce tam dorzucić jeszcze. No ale tych osób też nie jest dużo, bo no niestety nie pochodzimy z bogatej rodziny i no i to są pieniądze, no, które są wysupłane po prostu gdzieś tam były przeznaczone na inne cele, ale no chcą dobrej pomóc troszeczkę. Liczymy w takim razie, że znajdą się ci, którzy pomogą wam, a tobie życzę takiej determinacji, choćby na stopa, ale dojdź na ten film. Młody coś? Nie, ja dzięki.